Jakiś czas temu na moim kanale pojawiła się recenzja wideorejestratora 70mai model A810 wraz z adapterem zasilania UP04. I tak dla przypomnienia wklejam tutaj część tamtego filmu dotyczącą samego montażu adaptera zasilania 70mai Hardware Kit UP04 w samochodzie. Moduł podłączamy do instalacji elektrycznej w samochodzie. Czerwony przewód VCC Plus do stałego zasilania, żółty do zasilania po zapłonie, a czarny do masy. W zestawie znajduje się również przewód zasilający z końcówkami USB-C, którymi połączamy kamerę A810 z modułem UP04. Do podłączenia zasilania modułu ja wykorzystałem zakupione osobno tzw. bypass bezpiecznika. Adaptery te mocujemy w miejsce dotychczasowego bezpiecznika, natomiast do gniazda wpinamy wyjęty bezpiecznik oraz nowy, który będzie zabezpieczał dodatkowy obwód. Przy użyciu próbówki napięcia sprawdzamy, na których bezpiecznikach mamy stałe napięcie oraz napięcie po stacyjce. W moim samochodzie podłączyłem zasilanie do bezpiecznika fabrycznego radioodbiornika oraz gniazda zapalniczki. Następnie przyciągamy przewód USB do kamery. Moduł ten poza standardowymi funkcjami, czyli zasilaniem kamerki podczas pracy oraz w tzw. trybie parkingowym, posiada dodatkową funkcję, czyli wbudowany moduł LTE. Tak więc po umieszczeniu w złączu karty SIM z aktywnym pakietem internetu mobilnego możemy uzyskać zdalny dostęp do naszej kamerki. Podczas nagrywania tamtego filmu z funkcji tej nie można było jeszcze korzystać, musieliśmy poczekać na odpowiednią aktualizację oprogramowania dla tego urządzenia. Minęło dobre pół roku od publikacji tamtego filmu, producent, czyli firma 70mai, udostępnił odpowiednią aktualizację oprogramowania już jakiś czas temu. I prawdę powiedziawszy, dopiero teraz pod wpływem waszych komentarzy postanowiłem kupić kartę SIM z pakietem danych w celu sprawdzenia tej funkcji. Więc udałem się do pobliskiego sklepu, gdzie kupiłem kartę SIM z pakietem danych. Z tego co pamiętam, to producent twierdził, że do komfortowego korzystania z funkcji online wystarczy karta SIM z limitem 10 GB miesięcznie. Nie mam pojęcia, jaka oferta i którego operatora mobilnego internetu sprawdzi się w tym przypadku najlepiej, więc jeżeli możecie coś ciekawego polecić, to zapraszam do sekcji komentarzy pod filmem. Kupiłem kartę Play, od razu po zakupie taką kartę należy zarejestrować, najprościej zrobić to jeszcze u sprzedawcy. Następnie umieszczamy taką kartę w telefonie i upewniamy się, że jest ona już aktywna. To znaczy, czy można z niej zadzwonić lub skorzystać z internetu. Kolejna bardzo ważna rzecz, to musimy się upewnić, że karta nie jest zabezpieczona PIN-em. Jeżeli jest, to trzeba tę funkcję wyłączyć w ustawieniach telefonu. Jak już jesteśmy pewni, że karta działa poprawnie, to możemy zabrać ją do samochodu i umieścić w łączu SIM adaptera UP04. Podobnie jak w dzisiejszych smartfonach, żeby dostać się do szufladki na kartę SIM, należy użyć igły i wsunąć ją w otwór. Umieszczamy kartę w szufladce i wsuwamy całość na swoje miejsce w zasilaczu. Możemy przejść do aplikacji. Uruchamiamy aplikację 70mai w smartfonie, klikamy przycisk Dodaj 4G, przechodzimy przez konfigurator. W kroku pierwszym jesteśmy proszeni o umieszczenie karty w złączu. Tę czynność mamy już za sobą, więc klikamy dalej. Jeżeli mamy wyłączony Bluetooth w telefonie, to w tej chwili należy go włączyć. Krok drugi wymaga podłączenia UP04 do kamerki. Od pół roku mam w ten sposób podłączone zasilanie kamery, więc klikam dalej. W kroku trzecim upewniamy się, że kamera i moduł są połączone. Uruchamiamy też silnik samochodu. Pobieramy aktualizację, postępując zgodnie z poleceniami konfiguratora. Po wejściu w ustawienia systemowe możemy włączyć hotspot Wi-Fi. Po jego uruchomieniu będziemy mieli możliwość połączyć się z kamerą przy użyciu smartfona poprzez Wi-Fi i aplikację 70mai. Należy też połączyć się z kamerką za pośrednictwem Wi-Fi. Kamera zresetuje się samoczynnie, a na jej wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący nas o aktualizacji oprogramowania. Po jego zakończeniu kamera ponownie się zresetuje. Ponownie klikamy przycisk Dodaj 4G i we wszystkich krokach klikamy dalej. Zostanie przeprowadzona automatyczna konfiguracja APN. Klikamy OK. No i udało się. Moduł został prawidłowo zainstalowany.
menu pojawiły się nowe przyciski funkcyjne. Jeżeli po kliknięciu w zdalny nadzór wyświetli się taki komunikat jak na filmie, to należy sprawdzić, czy dioda na adapterze zasilania świeci się stale na kolor zielony. Jeżeli miga na czerwono lub przez dłuższy czas miga na zielono, to należy wcisnąć przycisk na adapterze zasilania. Spowoduje to jego restart, po czym wszystko powinno już działać poprawnie. Sprawdźmy, jak UP04 działa w praktyce, a więc uruchamiamy aplikację. Mamy informację, że nasza kamera jest w trybie online. Klikam w zdalny nadzór, teraz aplikacja łączy się z kamerką. I po chwili mamy podgląd z kamery w czasie rzeczywistym. Przy użyciu czwartego przycisku w aplikacji możemy się przełączać z podglądem między przednią a tylną kamerą. Trzeci przycisk w aplikacji pozwala na zdalne uruchomienie nagrywania tego, co aktualnie widzi oko kamery. Nagranie to zostanie zapisane na karcie pamięci urządzenia. Przycisk z symbolem aparatu robi zdjęcie, a ten z symbolem mikrofonu włącza lub wyłącza nagrywanie z dźwiękiem. Po wejściu w ustawienia warto wyłączyć opcję wykrywania ruchu, ponieważ gdy jest ona włączona, to generuje sporo niepotrzebnych alarmów. Wystarczy, że ktoś będzie przechodził w pobliżu kamery i już dostajemy powiadomienie na telefon. Ja zostawiłem włączone tylko wykrywanie kolizji oraz fotografię półklatkową. Wszelkie zmiany ustawień potwierdzamy klikając skuteczne natychmiast. Po kliknięciu lokalizacja pojazdu wyświetli nam się informacja o dokładnej lokalizacji, w jakiej aktualnie znajduje się samochód. W centrum alarmów znajdują się informacje o zaistniałych sytuacjach. Możemy tutaj również przejrzeć nagrane wideo z tych zdarzeń. Po wejściu w ikonkę profilu mamy dostęp do albumu w chmurze, gdzie znajdują się nasze nagrania. Każde z nagrań można sobie obejrzeć, a sama pojemność naszego wirtualnego dysku to 520 MB, przy czym po jego zapełnieniu najstarsze nagrania zostaną zastąpione tymi nowymi. Tak więc, jak mogliście zobaczyć na filmie, adapter zasilania UP04 ma już aktywną funkcję online i można z tego korzystać. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!